zobacz, on się zawiesił na tym. Na tym rogu. To był resort. To był resort piórowy. Wielu kierowców rezygnowało z pokonywania poszczególnych odcinków specjalnych. Woleli nie ryzykować uszkodzenia auta. W wyznaczonych limitach czasowych zmieściło się niewielu szoferów. Ci, którzy dotarli szczęśliwie do końca, mogą mówić o swoim dużym sukcesie. Pierwsze trzy miejsca zajęli gdańszczanie. Maciej Szulwach, prowadzący Gaza 69, Bartosz Kręgielski, zasiadający za kierownicą Suzuki i Tomasz Dębowski, prowadzący UAZa. Zwycięzca otrzymał bardzo pokaźną pulę nagród. Wśród nich były między innymi namiot czteroosobowy, materac dwuosobowy, wyciągarka ręczna i szlifierka kątowa. To tutaj, na piątym OS-ie dochodziło do najbardziej niebezpiecznych sytuacji. Ten fragment trasy był wyjątkowo trudny do przejechania. Pod koniec dnia, na zakończenie rajdu, w rozlewisku głębokości około 80 cm przewrócił się jeden z samochodów. Załoga i pasażerowie mieli spore trudności z wydostaniem się z zatopionej kabiny auta. Nikomu jednak na szczęście nic się nie stało. Limit na przejazd tego odcinka specjalnego wynosił 10 minut. Niewielu kierowców zmieściło się jednak w wyznaczonym czasie. Mm-hmm.
organizatorzy mieli nieco odmienne zdanie o trudności poszczególnych odcinków Maltrapu niż uczestnicy rajdu. Jak powiedział jeden z przedstawicieli malborskiego klubu, wszystkie ES-y można było pokonać bez większego problemu, nie jadąc zawrotną prędkością, ale wykazując się dużymi umiejętnościami w prowadzeniu auta. Część wozów okazywała się jednak zbyt duża jak na sztuczne terenowe przeszkody i na nic zdawały się wysokie umiejętności ich kierowców. Choć nagrody były cenne, to jednak, jak już wspomniałem, wielu kierowców zrezygnowało z tej próby wytrzymałości samochodu i jego załogi. Morderczy był przejazd brzegiem bagna. Tam, po kilku przejazdach pierwszych samochodów, powstały bardzo głębokie kolejny. Szanse mieli albo bardzo odważni, albo właściciele lekkich i wytrzymałych aut. Był to AS3.
czwarty. A ja nie mam wytyratki, za to nie Thank you.
było? Myślę, że malutkiego. Czekaj, czekaj, jeszcze drugi aparat. To nie go. Tak, 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 tak